Hello Shocks! Ten filmik nagrywam w czwartek, będę szczery z wami. To be honest, nagrywam to w czwartek, natomiast on ląduje w piątek na moich social mediach. Piłkarski weekend wjeżdża, a zatem mam dla was kolejny Football English i dzisiaj wyrażonko dla trenerów piłkarzy świata piłki. Leave the channel 3-4. Leave the channel 3-4. Ja będę nagrywał ten filmik dzisiaj i będę zbierał grzybki z mojego treningu. Właśnie skończyłem trening biegowy, także będę tak sobie chodził i mówił. Słuchajcie, ale o to też chodzi. Pamiętacie o takim przesłanku, zanim powiem o tym wyrażonku leave the channel 3-4? Nie musicie nagrywać filmików w garniturze. Niektórzy to wiecie, te lampy, to wszystko. Ja też w domu mam lekkie oświetlenie i tak dalej, ale najważniejszy jest przekaz. Ostatnio taki mój znajomy Jarosław, pozdrawiam cię Jarosławie, napisał mi coś tam na YouTubie o jakaś zmarszczka. No zmarszczka, ma 38 lat, czuje się na 22. Z każdego dnia chce wycisnąć maksa, ucząc się. I to, że jakaś zmarszczka się pojawiła, chociaż moja żona mówi inaczej, no dobra, są jakieś tam zmarszczki. To, że jakaś zmarszczka się pojawiła, nie znaczy, że mam się zatrzymywać i mówić, kurczę, ja już jestem stary, jestem za stary na naukę. Oczywiście mówię to z przekąsem, pozytywnie, pozdrawiam Jarosława, dzięki, mam nadzieję chociaż, że się nauczyłeś tamtego wyrażonka. A zatem, moi drodzy, wyrażonko leave the channel 3-4, czyli można to luźno tłumaczyć, pozostawić wolny korytarz dla. Analizowałem w zeszłym tygodniu taki specjalistyczny tekst piłkarski z moimi podopiecznymi i tam było bardzo wiele czasowników piłkarskich, nie wiem, stretch the opponents, rozciągnąć przeciwników, czy na przykład look for space, poszukać wolnej przestrzeni, bardziej zaawansowane hit the byline, na przykład dobiec z piłką do linii końcowej and cut back i zagrać piłkę do tyłu, albo cross into the box, albo put the ball into the box, dużo tego było. Dam wam jedno i pokażę, jak fajnie się można uczyć. Niezależnie ilu czasowników się nauczycie piłkarskich, dzisiaj mówię o leave the channel 3-4, zawsze się uczycie w kontekście. I na przykład, analizując jaki zespół? Dla potrzeby tego filmiku ja powiem na przykład o Manchesterze City, o Rodrim i Haalandzie. Chcecie powiedzieć, że Rodri zostawia wolny korytarz dla Haalanda. Czyli Rodri leaves the channel free for Haaland. Rodri leaves the channel free for Haaland. Nie wiem, mówiąc o chociażby Legii Warszawa, gdzie mamy Slisha i Josue, możecie powiedzieć Slish leaves the channel free for Josue. Slish leaves the channel free for Josue. Czyli po prostu do czasownika leave dodajecie końcóweczkę S. Oczywiście przypominam pod spodem www.kornepaszkiewicz.pl, tam jest notatka treningowa. Ja sobie zbieram grzybki, nagrywam po bieganku. Tam pan kosi trawkę, czy tam przygotowuje różne rzeczy, pracuje sobie, ale widać ten pan, tak zawsze go widzę tutaj, on z taką pasją pracuje, także lubię ludzi, którzy niezależnie od tego co robią, pracują z pasją. Pasja to jest bardzo ważna rzecz i energia. Jak zawsze tu przychodzę, tego pana widzę z takim pozytywnym nastawieniem, z uśmiechem, dzień dobry i tak dalej, także rewelacja. To jest właśnie pasjonat swojej pracy. No i dobra, i teraz analizujecie mecz, który się odbył. I na przykład mówicie, że Rodri zostawiał wolny korytarz dla Haalanda. To po prostu czasownik leave, to jest nieregularny. Zamieniamy na left, czyli Rodri left the channel free for Haaland. Rodri left the channel free for Haaland. A natomiast jak analizujecie mecz pre-match briefing, czyli takie spotkanko przedmeczowe, analizujecie swojego przeciwnika i mówicie, myślę, że Rodri będzie zostawiał wolny korytarz dla Haalanda, czyli na przykład to my mind, moi podopieczni wiedzą o co chodzi, to my mind, Rodri will leave the channel free for Haaland. W ten sposób w trzech czasach możecie analizować jakieś zespoły, jak one grały, jak będą grały. Zobaczcie, ja w ogóle nie używam wyrażeń, nie wiem, present simple, past simple, future simple. Co to w ogóle jest? Jakaś tam gramatyka szkolna, nie moja bajka, ale bawiłem się w tą bajkę przez 7 lat w szkole kiedyś, więc wiem o co chodzi. A na przykład na treningu, drogi trenerze, bierzesz tak swojego zawodnika i mówisz, chcę, żebyś zostawił dla niego wolny korytarz. I want you to leave the channel free for him. I want you to leave the channel free for him. Albo ty musisz zostawiać wolny korytarz dla niego. You must leave the channel free for him. Albo ty powinieneś zostawiać dla niego wolny korytarz. You should leave the channel free for him. Zobaczcie, jeden czasownik, pamiętajcie, think outside the box. Myślcie nieszablonowo. W miejsce tego czasownika możecie wstawić każdy inny czasownik. I po prostu w ten sposób analizować. Pod spodem notateczka treningowa www.kornepaszkiewicz.pl. Wracamy do gry po przerwie reprezentacyjnej. Dużo się działo. Reprezentacja Polski, trener Santosz, zmiany. Nie komentujemy, rozwijamy się. Ja się nie komentuję tutaj, bo to nie chodzi o to. Tutaj zobaczcie, rowerek na mnie czeka, sprzęt czeka. Jedziemy do domku. Mam jeszcze półtorej godziny do treningów językowych popołudniowych. A zatem kaweczka, dobry obiadek, troszkę książeczki, żeby troszkę się nauczyć czegoś jeszcze. No i co? Uczymy się, rozwijamy się niczym bestie. See you guys. Leave the channel 3-4. See you. Bye bye.